Na początku pochecheszkowaliśmy, wiadomo, że to są jednak, no patologie się dzieją w Niemczech, no bo jednak Niemcy to państwo patologiczne. To, co ostatnio niestety nie przebiło się praktycznie do żadnych mediów, tylko to krążyło w mediach społecznościowych, czyli mianowicie ta piętnastolatka słynna, która miała tego swojego niby chłopca, już nie pamiętam, on był chyba, właśnie tego nie wiem, bo nie mam wiedzy, tak, bo i tyle tych przekazów było, ale głównie tylko na Facebooku, wiem, że to jest prawda, bo na początku mówili, a to fake, coś tam, wiem, że to jest prawda, w jednym z miasteczek Niemiec była dziewczynka piętnastoletnia, która tam taka była zafascynowana swoim chłopcem, swoim chłopakiem, nie wiem, czy on był z Erytrei, czy z Syrii, wszystko jedno, generalnie był jednym z tych nachodźców, imigrantów muzułmańskich. No i taka była w nim zakochana, ona z karteczką Refugees Welcome, jaka tutaj była happy, fajna, super zakochana i ten facet, chyba 30-parolatek, ją zabił z tej miłości. No to może tak, ja wam pokażę zdjęcie tej dziewczyny i zaczniemy, bo to jest sprawa, która w Niemczech jest bardzo, bardzo, bardzo nagłaśniana. I wydaje mi się, że to jest jedna z tych spraw, które zaczyna otwierać Niemcom oczy, bo nie oszukujmy się, uchodźcy sprawiają zagrożenie, tak? I to nie jest pierwsza sprawa, która się stała, no dobrze, no najpierw może wam pokażę zdjęcie tej dziewczyny, może będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Ciężko mi po prostu, bo to jest strasznie emocjonalne. Może to teraz powiem, widzicie? Tak, teraz? Widzimy, tak. Znaczy, to tak. To dziewczynka, ona się nazywała Mia V, bo oczywiście nie podamy dalej nazwiska. Miała 15 lat i to wszystko stało się w Kadel. To jest takie małe 8-tysięczne miasteczko. No niestety, dziewczyna robiła zakupy w DM-ie, to jest jedna z drogerii niemieckich, no i spotkała swojego byłego chłopaka, który niby także miał 15 lat, chłopak pochodzi z Afganistanu, zaraz powiem o nim więcej. Wywiązała się kłótnia między nimi, to była jego ex-dziewczyna, no i zadał jej paręnaście ciosy nożem, dziewczyna niestety nie przeżyła tych obrażeń, zmarła w szpitalu, tak? 15-letnia dziewczyna. No i może teraz nie będziemy komentowali szeroko tego, co się stało, tylko trochę więcej informacji o tym chłopaku, kim on był i co on ze sobą przyniósł. A ten chłopak to był, jak podawały na początku gazety, 15-letni Afgańczyk. A ile miał był lat? Był uchodźcą. Na początku podawano, że 15. Zaraz tak powiem, dlaczego na początku podawano, a to wcale nie jest prawda, ponieważ po tym, jak to się stało i gazety zaczęły, no brzydko mówiąc, trąbić o tym zdarzeniu, okazało się, że on wcale nie ma 15 lat, tylko ma powyżej 25, a zameldował się jako 15-letni uchodźca z Afganistanu. Wyszło także na jaw, że powinien być w lutym odesłany do domu. Czyli nie dostał pozwolenia, nie dostał azylu, miał być w lutym już odesłany do domu. Niestety w Niemczech to się tak, no nie wiem, jak to państwu powiedzieć, ludzie dostają sztempel, że mają być po prostu odesłani, a niestety nie są. No i chłopak czekał i przez to, że nie został od razu odesłany do miejsca, z którego pochodził, no Mia teraz nie żyje, tak? Wyszło także na jaw, że oni byli ofiarą, ponieważ on podał się na początku jako 15-letni chłopak, chodzili razem do szkoły i ona była ofiarą takiego projektu, które ja w mojej szkole wyższej także mam, takiego projektu, żeby uczniowie z Niemiec pomagali uchodźcom. Także każdy sobie, ten program wygląda tak, że każdy niemiecki uczeń taki, jak oczywiście, który chce brać udział w tym przedsięwzięciu, znajduje sobie jakiegoś uchodźcę, z którym siedzi razem w ławce, któremu pomaga uczyć mówić po niemiecku i tak dalej, tak? I ona była właśnie ofiarą, bo ona sobie jego wybrała, tak? No bo on sobie podał, że on ma 15 lat. Oczywiście tych 15 lat nie miał, bo to jest następny temat, że niemieccy lekarze protestują, że oni nie będą badać ludzi pod kątem, ile oni mają lat, tylko będą od razu wpisywać w rubrykę to, co oni powiedzieli, tak?
Także no, oni siedzieli razem w ławce, podobno byli razem, ona z nim zerwała, on jej groził, nikt tego nie wziął na serio, dlatego też no niestety stało jak się stało. Co jest śmieszne, on powinien być w lutym tego roku odesłany do Afganistanu, a wyszło na jaw, że pobiera pieniądze z tak zwanego Hartz IV, czyli programu socjalnego dla Niemców. No i mieszka razem z czterema dalszymi Afgańczykami w 190-metrowym mieszkaniu, za które płaci Job Center. No właśnie, to jest to, co teraz widzimy cały czas jakby w tej Europie Zachodniej, takich państw, więc to wy, rządy prawicowe także to zrozumieją i zaczną przeciwdziałać. I może znajdują dziewczynę w rzekach. Plaga, Marcin, nie wiem, czy o tym słyszałeś. Przyznacie, a mam nadzieję, że normalne rządy prawicowe także to zrozumieją i zaczną przeciwdziałać przed takimi ludźmi jak wy. To tyle chciałem powiedzieć odnośnie tej sprawy. Kontynuuj dalej, bo wiem, że jeszcze masz właśnie tutaj z tym gościem. Tak? To jest bodajże ten człowiek, który ją zamordował. Tak. To jest, jak już Państwo widzą, to jest właśnie ten chłopak, który się zameldował jako 15-letni uchodźca. On od 2016 roku, tak jak tutaj widać na załączonym obrazku, był w Niemczech nielegalnie. Mhm. Tak? I po prostu brak komentarza z mojej strony to naleciałość tego, że tą sprawę bardzo personalnie odbieram, no bo to każdej kobiecie, każdej młodej dziewczynie może się zdarzyć. Ci ludzie biorą po prostu nóż do ręki, chodzą jak im się coś nie podoba i zaczynają, brzydko mówiąc, pokazywać, jacy to oni nie są silni. Przecież ostatnio jest jakaś plaga, Marcin, nie wiem, czy o tym słyszałeś, czy to w ogóle do polskich mediów dochodzi, że Afgańczycy, ogólnie muzułmanie, zaczynają dziewczyny, które im odmawiają, czy seksu, czy związku, czy czegoś tam jeszcze, zaczynają je topić. W jaki sposób? Po prostu jest bardzo dużo, słucham? W jaki sposób, jak to topić? No topić w rzece, idą zaciągają w trzech dziewczynę do rzeki albo do jeziora i potem po trzech dniach, czy po dwóch dniach, jak rodzina zaczyna szukać młodej dziewczyny, okazuje się, że policja, czy straż pożarna, czy przechodni znajdują dziewczynę w rzekach. Mhm. To jest po prostu, żeby już nie było tak ostentacyjnie, bo wiadomo, jak ktoś przyjdzie dać ci nożem, to wiadomo, że jest dużo więcej śladów i może złapią sprawcę, tak? Jeżeli chodzi o podtopienia, to nie jest już tak łatwo znaleźć sprawcy i oni po prostu, i to jest tragedia, już o pięciu takich przypadkach w ciągu ostatniego tygodnia słyszałam. Mhm. Nawet jeden jest w Berlinie, utopili 17-letnią dziewczynę we trzech, bo któremuś odmówiła. Dlatego no, proszę Państwa, no nie mam komentarza, Marcin na pewno ma. Cieszę się, że jesteście w Polsce, że jeszcze tego tałataństwa całego nie ma, bo no to jest przerażające. Powiem jak Ator, to jest przerażające.